Witam Was w Szkółce Roślin i Buki. Dziś znajdujemy się w studio bonsai i chciałbym Wam powiedzieć o materiale na bonsai, czyli skąd się bierze materiał drzewka bonsai, które później kreujemy na to faktyczne, prawdziwe bonsai. Materiał na bonsai możemy podzielić na trzy grupy. Są to te najbardziej dostępne, najłatwiej dostępne. To drzewa, rośliny, które pochodzą ze szkółek roślin. Możemy je zakupić u nas w Polsce, w szkółkach roślin, tylko musimy rozumieć taką najważniejszą charakterystykę. Co jest ważne, żeby kupić dobry materiał na bonsai? I jeżeli spędzimy pracując nad nim przez wiele lat, żeby to drzewo naprawdę miało szansę wyglądać dobrze. Więc pierwszą grupą będą rośliny, tak jak tutaj te. To są rośliny, które pochodzą ze szkółek roślin. Następną grupą są to rośliny, które pochodzą ze szkółek bonsai z Japonii, z Korei. Czyli w tamtych krajach, w Japonii, w Korei, w Chinach, na Tajwanie mamy szkółki bonsai, szkółki bonsajowe. Czyli przygotowuje się tam materiał, który od samego początku ma mieć zastosowanie właśnie do kreowania drzewek bonsai. Są to drzewa iglaste, liściaste. Tutaj mamy azalię. I graby koreańskie. Trzecią grupą, właściwie można powiedzieć, że taką najważniejszą, to są drzewa, które pozyskujemy z natury. Z gór, z lasów, wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie dostać pozwolenie na pozyskanie takiego materiału. I wielkim plusem tego materiału jest to, że on jest już bardzo leciwy, ma wiele lat i jest kwestią tego, żeby pozyskać materiał, który ma jak najlepsze cechy bonsajowe. Dobrze, więc mamy te trzy grupy i teraz sobie je omówimy bardziej dokładnie. Pierwsza grupa materiału na bonsai to drzewa pozyskane w naszych rodzimych polskich szkółkach roślin. Teraz co w nich jest takiego ważnego, co musimy wiedzieć, żeby pozyskać dobrą roślinę? Są to oczywiście rośliny albo liściaste, teraz mamy porę zimową, więc nie mają liści, ale to dobrze, bo widać strukturę tego drzewa. Liście nam nie przeszkadzają i możemy sobie omówić, co jest ważnego, jakie są cechy tego materiału, który pozwoli nam kreować bardzo, bardzo dobre bonsai na przestrzeni lat. Więc tak, pierwsze zaglądamy na podstawę tego drzewa. Chcemy, żeby to drzewo miało fajną bazę. Mam nadzieję, że to tutaj będzie dobrze widać. Czyli korzenie, które rozpościerają się tutaj na boki i stanowią dobre rozpoczęcie drzewa. Potem jest ważne, żeby drzewo miało odpowiednio się zwężało, żeby to wyglądało naturalnie. Nie było takie równe, proste, tylko właśnie zwężające się ku górze. Dobry wybór gałęzi. Na pewno kreując to drzewo, to jest klon japoński Acer palmatum. Nie będziemy używali wszystkich tych gałęzi, wybiórczo wybierzemy, które nas interesują, ale jest tutaj już od mniej więcej połowy drzewa fajny wybór gałęzi, z których możemy później kreować naszą koronę drzewa. A jeżeli chodzi o rośliny iglaste, to staramy się tak samo, żeby pień się ładnie zwężał ku górze, żeby była dobra, szeroka, fajna baza z korzeniami.
Ta baza bardzo często w języku bonsai nazywa się nebari. I potem bardzo często, gdy prowadzimy tutaj warsztaty bonsai, początkujący bonsaiści przynoszą drzewo, które ma ciekawy pień, bo pień powinien mieć jakiś fajny ruch, ale też jest tak, że później gałęzie są bardzo odległe od pnia i jakaś zieleń znajduje się naprawdę daleko od pnia. Nie, tutaj powinno to być tak, że mamy dobry wybór zieleni, gałęzi i skupione są wokół pnia. Wtedy drzewo, jest szansa, gdy go będziemy kreować, że będzie takie drzewo wyglądało naturalnie, tak jak tutaj na przykład ten grab, gdzie mamy fajny, zwężający się pień, szeroką, ładną bazę z korzeniami i gałęzie, które nie są zbyt daleko od pnia. Wtedy możemy zrobić tak, że przez kreowanie tego bonsai mamy naturalną strukturę drzewa. Więc to by były te podstawowe elementy, na które uważamy, gdy szukamy materiału na bonsai w naszych rodzimych szkółkach roślin. Następną grupą to są drzewa importowane z Japonii, albo z Korei, albo z Chin, albo z Tajwanu. No oczywiście ten najlepszy materiał pochodzi z Japonii. I tutaj mamy drzewo, które jest zimozielone. To jest azalia indyjska. Mogą to być drzewa iglaste oczywiście. Tutaj takiego akurat teraz nie mamy. I drzewa liściaste. I to tutaj rzeczywiście widać, te cechy, o których mówiłem tutaj wcześniej, przy tym naszym materiale, my musimy to wszystko dopiero kreować, to tutaj te rzeczy były przygotowane jakby od zera, od początku, że mamy materiał, który ma fajną, szeroką bazę, pień zwęża się ku górze, mamy wybór gałęzi, te gałęzie są najpierw grube przy pniu, potem cieńsze, wygląda to naturalnie, bo naszym celem jest kreowanie drzewek bonsai, które wyglądają jak najbardziej naturalnie. I ostatnia grupa, chociaż jak dla nas, dla bonsaistów, no można powiedzieć, że najważniejsza, to materiał, który pochodzi z natury. Czyli drzewa, które możemy pozyskać w górach, które możemy pozyskać w innych naturalnych miejscach, w lesie. Bardzo często są to miejsca, które są niezbyt oczywiste, prawda? Na przykład bardzo dobrym materiałem w Polsce są graby, które bardzo często my mówimy na nie zgryzy. One tak naprawdę są gryzione przez sarny i dlatego zachowują bardzo małą budowę, niską, zwartą i jakby sarny, gryząc te materiały, obgryzając je, sprawiają, że mamy takie naturalne przycinanie. Przez to mamy fajny pień, który już jest gruby, chociaż nie jest wysoki. I mamy bardzo dobrą ilość gałęzi do wyboru. To jest materiał, to jest jałowiec, który jest materiałem Yamadori. Yamadori, czyli materiał pochodzący z natury i który był pozyskany w Japonii. I później tutaj w Ibuki był z niego kreowany bonsai. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Ten materiał ma już na sobie drut. Był wielokrotnie przycinany, był stylizowany. Natomiast tu jest materiał, to jest też jałowiec, który ma bardzo fajną charakterystykę, czyli jeżeli jesteśmy w górach, jeżeli jesteśmy w miejscach, gdzie chcemy pozyskać bonsai, to też te same cechy dla każdego materiału są bardzo podobne. Więc tutaj te cechy to też jest ciekawy pień, on ma bardzo, bardzo ładny ruch tutaj, ma naturalne martwe drzewo, martwe drewno, które tutaj widać, ono będzie przez nas czyszczone, żeby było dobrze widoczne, ale też żeby było zabezpieczone przed degradacją.
Mamy tutaj gałęzie, które dają nam fajny wybór gałęzi, które zostawimy. I to tutaj, jak nie wiem, czy to widać przez kamerę, ale tutaj mamy już, zaczęliśmy nad nim pracować. Sporo gałęzi już wyleciało stąd. To są gałęzie, które do niczego nam nie były potrzebne. I zaczynamy te, które zostają, które zostały już prześwietlone, zaczynamy je drutować, czyli tak naprawdę zaczynamy je stylizować. Tyle, że materiał Yamadori, czyli materiał pozyskany z natury, to nie jest tak, że pozyskujemy materiał i na drugi dzień już go stylizujemy. To drzewo na przykład, ono było pozyskane w Hiszpanii. Jest to jałowiec sabiński. I ono spędziło w tej donicy, treningowej, plastikowej donicy, 3 sezony, by uzyskać odpowiednie zdrowie, siłę, wigor. Wtedy widzimy, że drzewo jest już naprawdę gotowe do dalszej pracy. I teraz właśnie zaczęliśmy go stylizować, nakładać drut, odpowiednio przycinać. W następnym odcinku pokażemy, jak to drzewo wygląda po tej skończonej pracy, po drutowaniu i po odpowiedniej stylizacji i przycinaniu. Na pewno jeden z odcinków będzie w przyszłości będzie poświęcony odpowiedniemu drutowaniu i stylizacji takiego materiału. No ta grupa jest dla nas naprawdę najciekawsza, dlatego że to są drzewa, które bardzo często mają już kilkaset lat. Drzewa ze szkółki to są kilkuletnie okazy. Drzewa ze szkółek z Japonii mogą być młodymi okazami, ale też mogą być już bardzo leciwymi, które mają kilkadziesiąt, a czasami blisko 100 lat. No a jednak tutaj ten materiał, który pozyskujemy w naturze, jest dla nas najciekawszy, ze względu na to, że jeżeli znajdziemy materiał, który ma fajną charakterystykę, widać ten wiek już w nim i widać, że z tego może być naprawdę bardzo, bardzo wysokiej jakości, właściwie najwyższej jakości. Bonsai pochodzi zawsze z materiału, albo prawie zawsze z materiału Yamadori. To by były te 3 grupy roślin, materiału, z którego my przygotowujemy bonsai. Ze szkółek tutaj w Polsce, ze szkółek bonsajowych z Japonii, z Korei, ogólnie z Azji i materiał, który jest dostępny dla nas w naturze. Podkreślam, żeby go pozyskać, trzeba mieć odpowiednie pozwolenie albo zapytać właściciela, czy taki materiał jest do pozyskania, czy możemy go w celach właśnie dalszej opieki nad nim i kreowania bonsai pozyskać. Chciałem też jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że bonsai to nie zawsze drzewa. Bonsai to roślina w pojemniku, czyli nie drzewo w donicy, ale ogólnie roślina, czyli w tym wypadku jest to paproć, która może być w donicy, ale może być w innym pojemniku. Może być to kawałek skały czy inny rodzaj pojemnika dla tego rodzaju rośliny. Bardzo często rośliny takie jak trawy, jak paprocie też są używane do kreowania bonsai i jak najbardziej możemy je też nazywać bonsai. Mają też inne nazewnictwo, gdy są roślinami, które akompaniują drzewką bonsai w trakcie wystawy po to, by pokazać sezonowość albo gdzie to drzewo bonsai w naturze rzeczywiście rośnie. Są na przykład rośliny, które pokazują bardzo ładnie kolor jesienny i wtedy takie dodatkowe rośliny stawiamy koło drzewa bonsai. W trakcie wystawy oczywiście odpowiednio wystawione i one wskazują nam właśnie na przykład na porę roku albo na miejsce, czyli na przykład jeżeli tutaj mamy paproć, to możemy pokazać jakieś wilgotne miejsce w lesie, w naturze, gdzie takie drzewo bonsai nam rośnie.